jesteśmy pod Pałacem Stalina. Pałac Stalina funkcjonuje, działa. Znany dziennikarz polonijny Rafał Gawroński od 2 tygodni jest już na wolności. Jak pamiętamy, 29 lipca w sposób spektakularny został on aresztowany przez oddziały żandarmerii wojskowej, policji i BOR podczas pełnienia dyżuru obywatelskiego pod Pałacem Prezydenckim. Ponieważ Gawroński w sposób bezkompromisowy sprzeciwia się totalitarnym rządom, które zaczynają dominować także w Polsce, obawy o jego los nie były bezzasadne. Ja nie robię polityki, upominam się o swoje. Oddajcie złodzieje, co żeście ukradli. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które się upominały o mnie, a była to dosyć liczna grupa, począwszy od pana Michała Dębowskiego ze Stowarzyszenia Demokracja USA, licznych posłów na Sejm, w szczególności tych, którzy wierzą w demokratyczne państwo prawa. Chciałem panu powiedzieć, że 29 pod krzyżem aresztowano znanego panu Rafała Gawrońskiego. W tej chwili jest na Białołęce. Zarzut 212 o pomówienie. A już poprzednio siedział pół roku za wyłudzenie dopłat unijnych. Chciałbym pana zainteresować tym tematem. Został puszczony, mam nadzieję. Nie został puszczony. Właśnie kolega przyjechał z Krakowa, nie został puszczony. Początkowo mam takie wrażenie, że chciano mnie osadzić w tak zwanej celi samobójczej. Wiecie państwo, jak się osadza niewygodnych świadków. Wiecie państwo, że od samego początku śledzę aferę hazardową, współpracowałem z posłem Gruszką nad ustawą o wyścigach konnych, nad ustawą o grach i zakładach wzajemnych. Współpracowałem z posłem Wassermanem przez szereg lat dotyczący właśnie ustawy hazardowej. I co? No państwo macie już odpowiedź, że właściwie to tylko ja jeszcze żyję z tej całego towarzystwa. Zresztą przed więzieniem próbowano mnie zabić dwukrotnie na zasadzie nieszczęśliwego wypadku. Proszę państwa, zdarzają się takie rzeczy. Niestety ja otrzymałem solidne wyszkolenie od mojego wuja z Australii. Nie boję się takich działań. No szkoda, że nie mam broni, bo chociaż mógłbym się bronić. Umiem się posługiwać bronią i na pewno zrobiłbym z tego użytek. Nie spodziewałem się, że nastąpi tak brutalne aresztowanie, w wyniku czego nastąpiły tortury w więzieniach, ponieważ polskie więzienia nie spełniają norm. Byłem przetrzymywany na powierzchni 1,80 m powierzchni życiowej. Spacerniak to jest 1,36 m powierzchni. Proszę sobie wyobrazić, że byłem transportowany z Rakowieckiej o godzinie 11. Przyjechałem do więzienia w Gdańsku o godzinie 22. To są warunki transportu gorsze niż są traktowane zwierzęta w Unii Europejskiej. W niektórych krajach, proszę państwa, traktowanie w taki sposób zwierząt jest karane. U nas się ludzi w ten sposób traktuje, torturuje, zmusza do donosicielstwa. Ja państwu powiem, na czym polega cała resocjalizacja w więzieniach. Otóż, proszę państwa, jeżeli ktoś donosi, jeżeli się uczy kapowania, jeżeli jest donosicielem, korzysta z przedterminowego wyjścia. Jeżeli osoba chce udowodnić koniecznie, że jest niewinna i siedzi niewinnie w więzieniu, niestety jest represjonowana, jest zmuszana do zachowania niegodnego i zmuszana do donosicielstwa. Proszę państwa, to są metody totalitarne. Brak godności. Krzyż mi zabrano do depozytu. Na ulicy Rakowieckiej powiedziano, że takie deski to potrzebują oni na budowę, do remontu celi. A poza tym to go wyceniono tylko na 10 zł. Zabrano mi siłą obrączkę ślubną. I co? Upominałem się o to, upominałem się o krzyż. Powiedzieli, że to jest narzędzie niebezpieczne, nie mogę go mieć ze sobą. Z początku, jak przyjechałem na ulicę Rakowiecką, przywieziono mnie po areszcie śledczym i po spotkaniu z wychowawcą, właściwie w jego gabinecie, on się pyta, czy ma pan jakieś problemy. Ja mówię, mam taki mały, ale zasadniczy. Chciałbym uzyskać wyrok sądowy, na podstawie którego zostałem skazany. I co się stało? Wychowawca mówi, no a pan nie dostał wyroku sądowego? My tutaj wszystkie dokumenty mamy zgodnie z prawem. Ja mówię, tak, ale ja bym chciał uzyskać wyrok sądowy, do którego mam prawo i na podstawie którego siedzę, choćby dokonać czynności prawnych w związku z uzasadnieniem, które się znajduje poniżej wyroku sądowego. No, jak się dopominałem, dosyć gwałtownie nagle weszło dwóch strażników i powiedziało, co ci się kurwa nie podoba. Więc po takiej reakcji spodziewałem się fizycznego potraktowania mojego upominania się o moje prawo. Zaprzestałem, co nie przeszkodziło mi w dalszym ciągu upominać się o moje prawa. O zwrot obrączki ślubnej, o zwrot krzyża, o
przedstawienie mi wyroku sądowego zgodnie z prawem. Mimo że wyszedłem na wolność, nikt nie chciał mi dostarczyć tych dokumentów. Mało tego, proszę Państwa, wydaje mi się ponad wszelką wątpliwość, że celowo nie dostarczono mi wyroku sądowego, aby można było trzymać ludzi bez wyroku sądowego w Polsce, takie osoby jak ja. Warunki higieniczne, proszę Państwa, w polskich więzieniach są drastyczne i nie spełniają norm demokratycznego państwa prawnego. Proszę sobie wyobrazić, że jak mnie zatrzymano na krakowskim przedmieściu, nie mogłem się wykąpać przez tydzień czasu, dokładnie 10 dni, nie mogłem skorzystać z telefonu, nie mogłem zadzwonić, nie mogłem skorzystać co jest zgodnie z przepisami przewidziane, aby mógł pójść do automatu, kupić sobie kartę i zadzwonić. To są rzeczy, które są tak naprawdę niedopuszczalne. Proszę sobie wyobrazić, w jednym kostiumie, w jednej marynarce, w jednych spodniach, w jednych slipach, w jednych skarpetach żyć w odosobnieniu, gdzie właściwie jestem osadzony w celi z osobnikiem, który jest pozbawiony praw obywatelskich. Tak naprawdę to jest typowa izolatka, ponieważ osadzony, pozbawiony praw obywatelskich nie może być świadkiem, nie może zeznawać, nie ma żadnych praw. Więc tak naprawdę w początkowej fazie byłem w izolatce celowo, aby mnie przygotować na element samobójczy. Podczas aresztowania próbowano dwukrotnie fałszować protokół zatrzymania. Odmówiłem jakikolwiek podpisywania jakichkolwiek dokumentów, zarówno podczas zatrzymania na komendzie policji, jak i w dalszym miejscu detencji, czyli w zakładach karnych. Próbowano mi zalegalizować ten pobyt poprzez fałszywe podsuwanie mi dokumentów, które miałyby jakoby stwierdzić, że wziąłem do wiadomości informacji, za co jestem przetrzymywany w zakładzie karnych. Powiedziałem, że niestety nie podpiszę do żadnego dokumentu, dopóki nie otrzymam wyroku sądowego, na podstawie którego mnie tutaj bezprawnie Państwo trzymacie. Pobyt w Gdańsku był pobytem tak de facto zmieniającym zasady detencji w stosunku do mnie, z izolacji totalnej poprzez umieszczenie mnie w zakładzie tak zwanym półotwartym, co gwarantowało już moje przetrwanie w zakładzie karnym. Niewątpliwie nagłośnie jeszcze raz bym chciał podziękować wszystkim dziennikarzom, w szczególności także Gazecie Warszawskiej, która opublikowała duży artykuł na mój temat, wszystkim niezależnym mediom, blogerom, przede wszystkim ludziom, którzy używają mediów elektronicznych. W tej chwili to dzięki właśnie takim mediom obroniliśmy sprawę Smoleńska, gdzie rząd próbował i próbuje w dalszym ciągu zatuszować tą zbrodnię na najwyższych funkcjonariuszach publicznych, a niestety media elektroniczne się bronią. Bronimy się, jesteśmy wolni i będziemy się bronić. Media tak zwane masowe nie podjęły obrony, mimo że występowałem wielokrotnie na forum sejmowym z zapytaniem, co się dzieje z artykułem 212 kodeksu karnego, na podstawie którego dziennikarze w Polsce są represjonowani, mimo tego, że wszyscy wiedzieli, jak niewygodne pytania stawiam na konferencjach prasowych, wszyscy wiedzieli, wszyscy mnie znają, że jestem dziennikarzem, który stawia bardzo niewygodne pytania. I wszyscy wiedzieli, że groził mi Kosaczow i Halicki na konferencji prasowej. Te groźby pana Halickiego brzmiały następująco, że takie pokrętne pytania dziennikarzy wypalimy gorącym żelazem. Panie Halicki, jeszcze żyje i niech pan sobie sam wypala te gorące pytania. Chciałbym poprosić wszystkich dziennikarzy, ludzi będących wolnych w tym kraju albo uważających się za takich, aby podjęli tą walkę z artykułem 212. Jest to artykuł zbrodniczy dla demokracji i właściwie uniemożliwia funkcjonowanie. Znam masę dziennikarzy, którzy są bezprawnie ścigani, są umiejscowieni w swoich domach, ponieważ ktoś kieruje prywatne akt oskarżenia, ta osoba musi czekać, oczekiwać na wezwanie sądu. Jeżeli się nie stawi, podzieli mój los. Zostanie osadzona w więzieniu, przetrzymywana i właściwie trudno jej wrócić do życia normalnego, wytłumaczyć kolegom, że się nic nie stało, że tylko siedziałem w więzieniu. Niestety trzeba być silnym i bardzo proszę tak zwanych pierwszoplanowych dziennikarzy, ponieważ moje środki są bardzo skromne, o nagłośnienie sprawy artykułu 212 dla mojego i dla waszego dobra, proszę Państwa.
każdy w tym kraju może być pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Każdy może być osadzony w areszcie domowym poprzez zastosowanie artykułu 212. W zeszłym roku około 1600 osób zostało skazanych z artykułu 212. Mało tego, w piątek dowiedziałem się od posła, który mi powiedział, że w związku ze złożoną interpelacją poselską oskarżono go z artykułu 212. To już zakrawa, proszę Państwa, na kpinę. To już w ogóle zakrawa na kpinę z demokracji, żeby posła ścigać tylko dlatego, że złożył interpelację poselską. To co to jest za kraj? Ja sobie nigdy nie wyobrażałem, że będziemy iść w kierunku totalitaryzmu opinii, wyznania, gdzie modlenie się w miejscu publicznym będzie przestępstwem, gdzie wyrażanie swoich opinii, upominanie się o swoją własność będzie przestępstwem, gdzie wypowiadanie swoich myśli będzie przestępstwem.